W dzisiejszym odcinku odnośnie złapowania bisa chwilkę też chciałbym poświęcić na kwestię przeniesienia napędu z nowego silnika na starą skrzynię molochowską. Mianowicie chodzi o flansze, koło zamachowe, docisk, sprzęgło i łożysko wyciskowe. Także zaczynam. Wielu początkujących słapowiczów zadaje sobie pytanie, jak ta kwestia jest rozwiązana. Otóż dosyć proste to jest, tu nie ma wielkiej filozofii. Generalnie, łożysko wyciskowe wykorzystujemy oryginalne maluchowskie. Sposób montażu również oryginalny na zawleczki i tutaj tu można ładnie zobaczyć. Teraz tak, kwestia docisku. No to docisk sprzęgła, jak również i tarcza sprzęgła, tutaj widać, pozostają oryginalne z silnika, z którego korzystaliście. Na pewno co odczujecie, to pedał sprzęgła zacznie na pewno chodzić wam ciężej, no bo ta sprężyna na pewno jest dużo większa, na pewno dużo silniejsza. Dlatego radziłbym jednak dużo na sprzęgle nie jeździć, żeby to łożysko też nie było bardziej obciążone, oszczędzić troszeczkę problemów. Natomiast jeżeli chodzi o koło zamachowe i powiedzmy sam sposób łączenia silnika ze skrzynią, to oczywiście wykorzystujemy specjalną flanszę, która łączy silnik ze skrzynią biegów. O ile flanszę kupujecie pewnie gdzieś tam gotową z różnych źródeł, na przykład Sepce z budowa słapów, wiem, że taką ma na sprzedaż. Skąd moja pochodzi, nie wiem, bo już jak gdyby ją kupiłem w zestawie razem z silnikiem. Natomiast jedno, co mnie spotkało, a nie spotkałem się, jak czytałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy robili słapa, że niestety koło zamachowe trzeba stoczyć. Tylko stoczycie w innym miejscu, niż wszyscy myślą. Nie tutaj, aczkolwiek też można to zrobić, tylko tutaj. Dokładnie w tym miejscu jest kolizja. Nie wiecie nawet, jakie moje było zdziwienie w momencie, kiedy przygotowywałem silnik do założenia już w samochodzie po spięciu ze skrzynią biegów. Okazało się, że w ogóle wałem nie mogę obrócić. Kombinowałem, aż doszedłem do tego miejsca. Tutaj w oryginalnym kole zamachowym jest takie jeszcze wystąpienie. I to wystąpienie trzeba stoczyć, bo inaczej tutaj dokręcicie sobie docisk, koło zamachowe do flanszy i nawet tego chyba nie zauważycie. A kolizja będzie i nie obrócicie wałem, a żeby założyć flanszę, to jak najbardziej musicie zdjąć koło zamachowe. Także to jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli będzie brali jakiś tam silnik używany, żeby jednak to koło też było odpowiednio przygotowane do słapowania, żeby nie było zdziwienia, tak jak u mnie, że wszystko jest niby ok, ale no nie mogę ani odpalić, ani popchnąć, ani obrócić wałem, nic nie mogę. Także od taka ciekawostka, trzeba to zwracać uwagę, pilnować tego. Z takich ciekawostek warsztatowych to właśnie tutaj mam oryginalną tarczę sprzęgła od Bisa i cały zestaw, jaki właśnie jest montowany w słapie. Czyli tak mniej więcej wygląda docisk. Tak wygląda mniej więcej tarcza sprzęgła. No jak widać, jest ona ciut wyższa, także raczej no pasować nie będzie. I teraz co najważniejsze, ten wieloklin, który jest tutaj na tarczy bisowej, to jest dokładnie taki sam w tym miejscu, więc to bez najmniejszego problemu będzie pasowało na wałek skrzyni biegów. Teraz bardzo ważna kwestia, bo sprężynki, jakie są tutaj, te są oczywiście nieco większe i sztywniejsze, także odnośnie tripodów, o których mówiłem w poprzednim odcinku, to te sprężyny się mogą okazać za twarde. Także jednak warto zrobić modyfikację, o której ja wspomniałem. Na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. A na pewno oszczędzi biedną skrzynię biegów. I jeszcze odnośnie koła zamachowego, to ta część, którą mówiłem, trzeba stoczyć. To jest dokładnie ten fragment. Ten element należy co najmniej stoczyć, żeby to koło zamachowe pasowało, bo
Tam się rozchodzi o kilka milimetrów, ale te kilka milimetrów właśnie tu jest za dużo. Ten nadatek materiału należy usunąć. Oczywiście im lżejsze koło zamachowe zamontujecie, tym lepiej. Na pewno lepiej się będzie bis zbierał. Skrzynia biegów też nie powinna mocno dostać, jeżeli zastosujecie takie sprzęgło plus tripody, o których ja mówiłem. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Także do zobaczenia, do usłyszenia.